Łukęcin. Miejscowość w województwie zachodniopomorskim, nad samym morzem. To właśnie tu, w dniach 14 do 16 lutego 2014 roku, odbył się czwarty zjazd ornitologów Pomorza. Spotkaliśmy się w ośrodku wczasowym w Rzos. Gospodarzem zjazdu było Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Na zjeździe pojawiło się aż 102 ornitologów, w większości z północnej części naszego kraju. Zjazd rozpoczął się już w piątek wieczorem. Zaczęliśmy od opowiadań, historii oraz pokazów zdjęć ze wspaniałych wyjazdów ornitologicznych naszych kolegów ornitologów. Między innymi w dalekowschodniej Azji. Widzieliśmy zdjęcia ptaków z Wysp Azorskich oraz niesamowitą opowieść o ptakach, jakie można zobaczyć na terenie Ugandy. Nazajutrz po śniadaniu rozpoczęła się oficjalna część zjazdu. Było przedstawionych aż 16 prezentacji dotyczących różnych tematów związanych z ptakami. Prezentowano wyniki liczeń ptaków z różnych części Pomorza, prezentowano działalności organizacji proptasich z całego Pomorza, a także i kraju i wiele, wiele różnych informacji. Właściwie nie sposób jest o tym opowiedzieć w ramach krótkiego filmiku. Jedna rzecz, która do tej pory tkwi w mojej głowie ze zjazdu, to jest informacja, iż stawianie fotoradarów przy drogach szybkiego ruchu powoduje znaczące obniżenie śmiertelności ptaków w terenach zabudowanych. W przerwach pomiędzy prezentacjami mogliśmy podziwiać, a także nabywać drogą kupna wspaniałe arcydzieło naszych rzemieślników, ornitologów. Między innymi wspaniałe rzeźby Waldka Półtoraka oraz doskonale wykonane precyzyjne rysunki autorstwa Dawida Kilona. Oprócz nich swoje stanowisko miała także firma Ekoton, która prezentowała nowoczesny sprzęt dla ornitologa. Wieczorem, zanim rozpoczęła się część kuluarowa, wszyscy kibicowali Kamilowi Stochowi na igrzyskach w Soczi. Ponieważ po drugim skoku ciągle nie było pewne, czy Kamil wyskoczył złoty medal dla Polski, czy nie, ornitolodzy postanowili mu pomóc i wpłynąć na decyzję sędziów. Mamy do tego udokumentowane zdarzenie. Oto jeden z czarodziejów ornitologów czarami wpływa na wynik. Jak widać, zaklęcie było niesamowicie skuteczne. Napełnieni pozytywnymi emocjami sportowymi, mogliśmy wreszcie rozpocząć część kuluarową zjazdu. Niektórzy postanowili spróbować swoich sił w sporcie i także byli żądni sukcesów sportowej rywalizacji.
Inni zasiedli do stołu i opowiadali historie oraz swoje przygody z ptakami aż do samego rana. W niedzielę rano przyszedł czas pożegnania. Ostatni raz rzucamy jeszcze okiem nad morze, następnie każdy z nas rusza w swoją drogę do domu. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom zjazdu za niezwykle wspaniałą atmosferę. Jednocześnie mam nadzieję, iż zobaczymy się znowu za rok na kolejnym zjeździe, tym razem na Pomorzu Wschodnim. Do zobaczenia!